Trybunał Konstytucyjny rozpatruje sprawę konstytucyjności przepisu, zgodnie z którym Rzecznik Praw Obywatelskich pełni obowiązki po upływie swojej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Dziś Trybunał wysłuchał stron tego postępowania. Wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości trafił do Trybunału w połowie września ubiegłego roku. Posłowie zwrócili się o sprawdzenie, czy przedłużenie 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany, jest zgodne z konstytucją. Kadencja obecnego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku. Natomiast zgodnie z artykułem 209 Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest jedynie na okres 5 lat. Ze stanowiska Sejmu wynika wprost i to stanowisko, wydaje się, nie budzi wątpliwości, że ten przepis jest, określa termin w sposób jasny i precyzyjny. Ten termin nie może być ani wydłużony, ani skrócony. To jest termin 5-letni. Mówił podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Także obecna sytuacja związana z brakiem zgody większości sejmowej i senackiej odnośnie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje, że przedłużająca się kadencja Adama Bodnara może mieć wymiar polityczny, zauważył z kolei przedstawiciel wnioskodawcy poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Ten brak wyboru w sytuacji politycznej, jaka w tej chwili zaistniała, a szczególnie w Senacie, to przedłużanie kadencji może trwać w nieskończoność. No i tutaj rodzą się wątpliwości na tle przede wszystkim konstytucyjnym. Podobne stanowisko zajął przedstawiciel prokuratora generalnego. Podtrzymuję pisemne stanowisko prokuratora generalnego z 16 października 2020 roku, zgodnie z którym artykuł 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest niezgodny z artykułem 209 ust. 1 Konstytucji. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pytał, dlaczego grupa posłów dopiero po upłynięciu kadencji rzecznika zaczęła dowodzić niekonstytucyjności przedłużenia kadencji. Powstaje pytanie, dlaczego odpowiednie działania nie zostały podjęte wcześniej, dlaczego ta wątpliwość konstytucyjna pojawiła się dopiero wtedy, a przecież wnioskodawca dysponował możliwościami, aby lukę prawną dostrzeganą wypełnić wcześniej. I faktycznie zaistniała luka w przepisach dotyczących kadencji RPO już wcześniej powinna być załatana, zaznacza radca prawny Piotr Żyłko. Tego jest Sejm. To Sejm powinien tą ustawę znowelizować lub uchwalić takie prawo, żeby tą lukę wyeliminować. Skierowanie sprawy dotyczącej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego skrytykowała opozycja, w tym były premier Donald Tusk. Nielegalne władze chcą dziś usunąć Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z was. Przemiana Rzeczypospolitej w rzecz pisowską. Prawdopodobnie na zaplanowanym na środę i czwartek posiedzeniu Sejm zajmie się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Punkt ten jest we wstępnym porządku obrad Izby. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na RPO jest prawnik poseł Bartłomiej Wróblewski. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u doktor habilitowany nauk prawnych Sławomir Patyra. Kandydatem Lewicy prawnik i działacz społeczny Piotr Ikonowicz. Wiele na to wskazuje, że największe poparcie może zdobyć kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli w ogóle będę głosował, to będę głosował prawdopodobnie na Wróblewskiego. Swoje poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości na RPO deklaruje także senator PSL-u Jan Libicki. Sam poseł Wróblewski podkreśla, że podczas swojej ewentualnej kadencji chce działać w oparciu o tradycyjne wolności i prawa konstytucyjne, m.in. prawo do życia, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami oraz wolność religijną. Polityk nie wyklucza także kontynuacji części działań Adama Bodnara, obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Na przykład ściganie osób, które nie płacą alimentów, zabieganie o wolności i prawa osób bezdomnych, osób cierpiących, borykających się z trudnościami lokalowymi. To już czwarte podejście do wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy tym razem będzie udane?